czerwca, sobota, zatem po 8.30, czas na rozmowę w RMF FM w studiu w Warszawie. Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy panów. Dzień dobry, a ze mną Marcin Mastalerek, jeden ze współtwórców sukcesu kampanii Andrzeja Dudy 5 lat temu. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło. Grajewo, Mońki, Białystok. To dzisiejsza trasa Duda-Busa. Żałuje pan, że nie ma tam pana w środku w tym roku? Nie, nie żałuję. Ja robię zupełnie inne rzeczy. Jestem w ekstraklasie, zajmuję się wizerunkiem, PR-em, także robię zupełnie inne rzeczy. Polityka jest... No ale trzyma pan rękę na pulsie. Polityką na pewno się interesuje. Stoję z boku. Na pewno nie interesuję się tak jak komentatorzy, publicyści czy dziennikarze. I trochę to, panie redaktorze, inaczej z boku wygląda. No właśnie, to jak to wygląda? Obserwuje pan Duda-Bus, obserwuje pan Andrzeja Dudę, spotyka się z ludźmi na wiecach, mówi różne rzeczy, czasem mówi głośno, czasem mówi cicho. Jak pan to ocenia, jak pan to widzi? Ta kampania jest zupełnie inna niż w roku 2015, ale też musi być zupełnie inna, dlatego że po pierwsze wtedy... Ale inna, bo inna jest świeżość prezydenta? On dziś jest urzędującą głową państwa, dlatego ta kampania jest inna, czy inna, bo coś się innego wydarzyło? Nie, wtedy przede wszystkim ten obóz prezydenta był w opozycji i dopiero ta zmiana nadchodziła. Inaczej prowadzi się kampanię, kiedy jest się w opozycji i przy dużo mniejszej rozpoznawalności, a zupełnie inaczej prowadzi się kampanię, kiedy jest się urzędującą głową państwa. Dziś słowo prezydenta waży dużo więcej i tak naprawdę dużo mniejsza jest rola sztabu, sztabowców, a także zaplecza, a dużo większa rola prezydenta i całego jego dorobku z tych 5 lat. I jak patrzę na tą kampanię, to wydaje mi się, że kampania prezydenta Dudy jest taka sama jak jego prezydentura, czyli aktywna i z ludźmi, bo widzimy prezydenta z ludźmi jeżdżącego. Mówię o tej kampanii po tak zwanym resecie, kiedy nie odbyły się wybory, bo później kiedy te wybory się nie odbyły, była zmiana kandydata Platformy Obywatelskiej, to była chwila przestoju w obozie władzy, natomiast to się szybko skończyło. Dziś jest już normalna kampania. Skoro ta kampania jest inna, ale pan mówi, że jest aktywna, no to dlaczego w sondażach Andrzejowi Dudzie systematycznie notowania spadają, a nie rosną? Sondaże to jest alternatywna rzeczywistość, mówiłem o tym wielokrotnie. Jeżeli coś jest w życiu i w polityce pewne... Czyli zafałszowują rzeczywistość? Jeżeli coś jest w życiu pewne, to że sondaże się mylą. Wystarczy popatrzeć ostatnie wszystkie wybory. Ja nie lubię żyć w alternatywnej rzeczywistości, także staram się nie komentować sondaży. Ale to znaczy, że Andrzej Duda w rzeczywistości ma większe poparcie niż w tych sondażach? Bo w tej chwili ma około 40-41%, no coś w tych granicach. W rzeczywistości jest więcej czy mniej? Mi się wydaje, że wszystkie poprzednie wybory pokazały, że Polska jest podzielona na pół. Jest obóz Zjednoczonej Prawicy, jest obóz przeciwny. Wszystko będzie zależało od mobilizacji własnych wyborców i od frekwencji, a to wydaje się dzisiaj pewne, że zmobilizowani będą wyborcy Platformy. Mhm. Wydaje się, że zmobilizowani będą wyborcy prezydenta Andrzeja Dudy. Natomiast frekwencja nie będzie zależała tylko i wyłącznie od tego. To, czy będzie ona rekordowa, czy będzie tak wysoka jak w wyborach parlamentarnych, będzie zależało od tego, czy zmobilizują się wyborcy PSL-u, Konfederacji i Lewicy, bo to nie jest takie pewne, bo jeżeli chodzi o parlamentarne, to tam walczyli o każdego posła. Natomiast tu wiadomo, że kandydat Lewicy, PSL-u czy Konfederacji nie ma szans. Wiele osób może nie pójść do wyborów lub od razu przerzucić głosy na kandydata, który ma większe szanse, więc ta frekwencja nie zależy tylko od prezydenta i Platformy Obywatelskiej. Do tego może wrócimy w internecie w tej drugiej części rozmowy, ale wróćmy jeszcze do Andrzeja Dudy. Gdyby pan dzisiaj miał wpływ na to, co robi sztab, co by pan powiedział, co by pan zmienił? Co by pan doradził? Na pewno doradziłbym to, żeby prezentować swoją politykę ostatnich 5 lat w sposób zdecydowany, bronić jej i pokazywać ją na tle 8-letnich rządów Platformy Obywatelskiej, bo to jeszcze pewna... cały czas? Porównywać się z tym? Przecież oczywiście. Niektórzy mówią, to już dawno było minęło. Teraz było 5 lat waszych rządów i odnosimy się do tego. Oczywiście, do tego, dlatego oczywiście tak mówią publicyści, tak mówią dziennikarze, natomiast wyborcy przy urnach mają prawo wiedzieć i mieć to przypomniane, dlatego że Rafał Trzaskowski prowadzi specyficzną kampanię wyborczą i ja sam jestem zaciekawiony jako człowiek, który się tym wizerunkiem zajmuje, czy jemu się uda. Otóż Rafał Trzaskowski prowadzi
całkowicie inną kampanię niż prezydent Duda, bo prezydent Duda mówi, co zrobił w ciągu tych 5 lat, że tu jest wiarygodny, zrobiłem to, 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 to i to. Natomiast Rafał Trzaskowski ma taką kampanię, że zaprzecza wszystkiemu, co robił i mówił, stara się robić kampanię wizerunkową. Jeżeli Platforma Obywatelska podnosiła wiek emerytalny, to teraz on mówi, że nie będzie podnosił. Jeżeli Rafał Trzaskowski mówił, że 500+ to katastrofa, teraz mówi, że będzie bronił. Jeżeli Rafał Trzaskowski negocjował przyjęcie uchodźców i był za uchodźcami, dzisiaj mówi, że nie. I ja jestem naprawdę jakby ciekawy, czy to się uda, bo to jest pewna operacja socjotechniczna i czy ludzie w to uwierzą, czy nie, to jest niezwykle tylko ciekawe. Czy to są tematy, które dziś rzeczywiście interesują Polaków w mniejszych miastach, może gdzieś w ogóle jeszcze bardziej gdzieś na prowincji? Czy to są tematy, którymi oni żyją? No to się okaże, zobaczymy. Okaże się, czy można Polakom powiedzieć całkowite zaprzeczenie tego, co się robiło, i to zostanie kupione, czy nie? Ja żartowałem ostatnio, że cieszę się, że ta kampania trwa jeszcze tydzień przed pierwszą turą i ewentualnie dodatkowe 2 tygodnie przed drugą turą, bo gdyby pan Rafał Trzaskowski tak rozpędzał się jak teraz w tym zmienianiu poglądów, to pewnie gdzieś za miesiąc poprosiłby Jarosława Kaczyńskiego o przyjęcie do Prawa i Sprawiedliwości i musieliby mu się dwaj członkowie wprowadzający na ankiecie podpisywać. Marcin Mastalerek jest naszym gościem, przypomnę, jeden ze współtwórców sukcesu kampanii Andrzeja Dudy sprzed 5 lat. Jakie błędy dziś popełnia sztab Andrzeja Dudy? Jakie błędy być może sam prezydent popełnia? Nie chciałbym mówić o błędach, raczej patrzę na pozytywy, dlatego że ja przecież nie ukrywam, że sympatyzuję z prezydentem Dudą, takie mam poglądy, ja poglądów no dobrze, to nie zmieniłem, prezydentem... jestem gdzie indziej. A zaplecze, ci ludzie, którzy odpowiadają za kampanię. W lutym w Polsacie pan powiedział coś takiego, problem jest taki, że dziś osoby, które w 2015 roku zajmowały się ustawianiem kadrów czy mikrofonów, uwierzyły, że mogą robić kampanię wyborczą i są strategami. Surowa ocena. Tak, wtedy ta kampania wyglądała dużo gorzej niż teraz. Ja o tym mówiłem publicznie, natomiast teraz ta kampania wygląda lepiej. Jeżeli mógłbym coś doradzić sztabowi, to żeby jeszcze bardziej pokazywali tą zmianę zdania przez kandydata Platformy Obywatelskiej, przez Rafała Trzaskowskiego, bo jeżeli mówię o tym, że czyli zastanawiam trochę się, trochę negatywną, a nie pozytywną, żeby mówić... To jest pozytywna. Według mnie to jest kampania pozytywna, bo jeżeli kandydat Platformy zmienia zdanie i zaprzecza temu, ja się zastanawiam jako wyborca, czy inni wyborcy to kupią, to jednak zadaniem sztabu prezydenta Dudy jest to po prostu pokazać wypowiedzi i działania, jakie były i jakie są. Temat LGBT. Dla mnie to jest pozytywne. Temat LGBT to był słuszny temat? Kto go wrzucił do kampanii wyborczej, jak pan myśli? Ja uważam, że to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że na świecie, czy w Europie są kraje, gdzie małżeństwa homoseksualistów są, jakby homoseksualne są dopuszczane i jest adopcja. I to jest, i tak naprawdę wrzucił ten temat do kampanii Paweł Rabiej, kiedy powiedział w wywiadzie o tak zwanym planie Rabieja. Dobre pół roku temu, jeśli nie jeszcze więcej, to był wywiad dla Roberta Mazurka. Tak, ale to jest zastępca Rafała Trzaskowskiego. Jakby to jest ktoś, kto do dzisiaj jest zastępcą Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli mówi, że był taki plan, żeby przyzwyczaić ludzi, że najpierw związki partnerskie, później małżeństwa, a później zobaczymy może adopcja i widzimy, że tak jest na świecie i zaczyna ten temat zastępca Rafała Trzaskowskiego. Tylko czy dzisiaj ten temat nie jest przegrzany? To się okaże przy urnach. A jak będzie... Według mnie nie jest przegrzany, ale no to zobaczymy. Zawsze to są tylko oceny. Ja jestem dziś na takiej pozycji może publicystycznej. Mogę sobie z boku przyglądać się, patrzeć. To ostatnie pytanie w części radiowej. Zdaniem analityka, praktyka. Jakie poparcie w pierwszej turze musiałby mieć Andrzej Duda, żeby mieć pewność, że wygra w drugiej? Prezydent Komorowski pokazał, że nawet przy bardzo niskim poparciu, bo miał 32% w pierwszej turze, można zrobić prawie ponad 48,5%, więc to nie ma takiego znaczenia. Natomiast ja uważam, że jest szansa na zwycięstwo prezydenta Dudy w pierwszej turze. W pierwszej? Oczywiście. To zależy, tak jak powiedziałem, od frekwencji w elektoracie PSL-u, Lewicy i Konfederacji i mobilizacji elektoratu Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy to się uda, bo równie dobrze może być wynik niższy, natomiast szansa dziś przed ostatnim decydującym tygodniem jest i sztab powinien robić wszystko, żeby mobilizować swoich wyborców, bo oczywiście jest dzisiaj nadal szansa na zwycięstwo. Pamiętajmy jedno, my dziś tutaj i w radiu, i wśród dziennikarzy, i publicystów żyjemy w pewnej bańce. Polska jest gdzie indziej.
Mówił Marcin Mastalerek, współtwórca sukcesu kampanii Andrzeja Dudy z 2015 roku. Więcej tematów w internecie na rmf24.pl i interia.pl. Dziękuję. Dziękujemy słuchaczom. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wspomniał pan Bronisława Komorowskiego, a kilku analityków mówiło, że kampania Andrzeja Dudy dziś przypomina właśnie kampanię Bronisława Komorowskiego sprzed 5 lat. Mylą się? Czyli taką trochę ospałą, jak rozumiem, i kandydata, który ma taką pewność, że wygra, nie musi się starać. No właśnie, ja to widzę zupełnie inaczej. Ja to widzę, że prezydent Duda się bardzo stara. Widzę też energię na spotkaniach, widzę, ile ludzi przychodzi. I po pierwsze, nigdy nie porównywałbym prezydenta Dudy do Bronisława Komorowskiego, bo oni są nieporównywalni. Prezydent Komorowski w 2015 roku jakby przestawał przystawać do swoich czasów. Jakby nie odnajdywał się w nowych formach komunikacji. A poza tym 5 lat to była raczej prezydentura pałacowa. To nie była prezydentura z ludźmi. Ale część Polaków pewnie chce takiego prezydenta, quasi-króla takiego, który po prostu jest, bywa. Ale większa część nie chciała. Większa część nie chciała i nie można między innymi dlatego porównywać prezydenta Dudy do prezydenta Komorowskiego, że ta prezydentura była zupełnie inna, a poza tym to Andrzej Duda lepiej odnajduje się w mediach społecznościowych, w nowych formach komunikacji niż pozostali dziś też, w 2020 roku, bo 5 lat temu na pewno internety, jak to niektórzy mówią, zrobiły prezydentowi kampanię, a dzisiaj też? Mam wrażenie, że już chyba nie. Widział pan, redaktor, ostry cień mgły TikToka i te inne formy komunikacji? Jakby. Wielu to krytykowało, jego majestat na tym ucierpiał. Wielu to krytykowało, natomiast to Bronisław Komorowski w taki sposób się zachowywał, że majestat, że randol i no zobaczymy, kto miał rację. Wrócę w takim razie teraz do tematu LGBT, bo to, co wtedy powiedział prezydent, wywołało bardzo duży sprzeciw i opór, także wśród wielu właśnie młodych ludzi, młodych, bardzo aktywnych w internecie, youtuberów, instagramerów, ludzi, którzy mają po kilkadziesiąt czy kilkaset nawet tysięcy obserwujących, wpływowych dzisiaj. Oni zajęli stanowisko jednoznaczne. To, co powiedział prezydent, było bardzo naganne. Czy to nie zmieni właśnie stylu kampanii, czy to nie wpłynie na wynik wyborów? Ale co powiedział dokładnie? Nie wiem, o co chodzi. Mówię o ideologii LGBT i o ludziach, tak? Związanych z ruchem LGBT. Wiele osób to krytykowało i tak jak mówię, ci, którzy polityką się na co dzień nie zajmowali, w internecie bardzo też to krytykowali, a jeśli to są osoby wpływowe, to rozumiem, mogą mieć wpływ na wynik wyborów ostateczny. Ja myślę, że krytykowane to były słowa, których prezydent nie powiedział. Bo to od tego się zaczęło, bo trudno krytykować kartę rodziny, którą prezydent przedstawił, bo wtedy trzeba krytykować wszystkie programy społeczne i tam nie było nic kontrowersyjnego z internetem. Wystarczy, że powiemy jedno słowo za dużo, jedno, tak? I być może to będzie odczytane zupełnie inaczej, potem to użyje swoim życiem. Mleko się wylało, te opinie w internecie były i są. Pytanie, czy to nie zmieni wyniku wyborów? Moim zdaniem nie zmieni, a cały temat, począwszy od karty rodziny, a także sprzeciwu wobec małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez homoseksualistów, uważam, że ostatecznie prezydentowi pomoże. Jak pan patrzy na ten dzisiejszy sztab Andrzeja Dudy? Nie jest to sztab trochę ospały? Niewidoczny, niemy. Poza Adamem Bielanem właściwie chyba tam nikt w mediach się nie pojawia. To jest naturalne, że jeżeli jest głowa państwa, jeżeli jest prezydent, to jego słowa ważą dużo więcej i tak naprawdę większa część kampanii spoczywa na barkach prezydenta i to jest właśnie ta różnica między 2015 rokiem a 2020, bo dużo większą rolę w sposób oczywisty musiała odgrywać Beata Szydło w 2015 roku. Była świetnym szefem sztabu, świetnie prowadziła kampanię i była postacią medialną, a dziś w 2020 już taka rola by się nie spełniła, więc dziś szef sztabu ma zupełnie inną rolę. Powinien mieć rolę dużo bardziej organizacyjną, niewidoczną i jak na razie ten sztab nie przysparza problemów prezydentowi, a to już dużo. A może prezydent nie bo słucha się doradców? Bo są inne sztaby, które swoim kandydatom przysparzają problemów. Które to są sztaby? Nie chcę jakby tutaj podawać konkretnych przykładów, żeby
No na przykład sztab Platformy Obywatelskiej. No proszę zobaczyć, jak czytam o kłótniach tam w sztabie, w Platformie Obywatelskiej. No to jest sztab, który myślę, że się gotuje, dlatego że... A myśli pan, że w sztabie Andrzeja Dudy nie ma kłótni, że tam się nie gotuje? Nie wiem, bo nie jestem w tym sztabie, ale jakby też czytałem akurat o Platformie. Tak myślę sobie, bo ostatnio też w mediach uaktywniła się pani Turczynowicz-Kieryło. Ona miała zajmować się kampanią. Po kilku dniach właściwie została odsunięta. Skąd takie wpadki się biorą? Wpadki personalne zawsze się zdarzały. To jest oczywiste. Trzeba z nich szybko wyciągać wnioski. Kiedy ja krytykowałem kampanię, to był ten czas, kiedy właśnie pani Turczynowicz-Kieryło była szefową, była chyba tam w tym sztabie, tak? 5 lat temu? Nie. No, teraz. Jakby kiedy krytykowałem w mediach tę kampanię w lutym, to właśnie pani Turczynowicz była w tej kampanii. Dobrze, że ten sztab dziś wygląda inaczej. A dzisiaj, kiedy pojawia się w mediach, krytykuje Andrzeja Dudę. Trochę to dziwne. No dziwne, ale to jest pytanie do tej pani. Ona była brutalnie zaatakowana przez Gazetę Wyborczą. Takie były naprawdę nieładne na kobietę ataki. Dziś staje się jakby krytykiem Andrzeja Dudy. Tego środowiska. Nie wiem, ludzie zachowują się pod krytyką różnie. Nie wszyscy wytrzymują. Tak, była bardzo krytykowana, ona żyje w specyficznym środowisku. Tam się pojawiały jakby informacje, że już wcześniej jakieś wiersze dziwne politycznie pisała. Że wreszcie mówisz, to piąta kolumna wprowadzona. Nie chcę się o personaliach wypowiadać też, bo jakby nie znam pani, ale lepiej stawiać na sprawdzonych ludzi. Pan mówił, że sztab... Dobrze, że jest dzisiaj sztab dużo bardziej sprawdzony. Pan mówił, że sztab Rafała Trzaskowskiego jest pełen skłóconych ze sobą osób, a profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, w jednym z wywiadów ostatnio powiedział, że to jest sztab, który działa perfekcyjnie. Co zresztą widać w sondażach. No, to są badania, które pokazują, że Rafał Trzaskowskiemu rośnie każdego dnia. Ja się jako sympatyk prezydenta cieszę się, że jest takie samozadowolenie w Platformie Obywatelskiej. Cieszę się, że się narkotyzują tymi sondażami, w które ja nie wierzę, bo nie wierzę z zasady w sondaże. Ja mam déjà vu. Mam takie déjà vu sprzed wyborów europejskich, kiedy kilka dni przed wyborami cała Platforma Obywatelska razem z przyległościami, mainstreamem i establishmentem była samozadowolona i tak naprawdę były wewnątrz kłótnie o to, dzięki komu Koalicja Obywatelska wygrała z Prawem i Sprawiedliwością wybory. Ja sam osobiście byłem świadkiem na takim prywatnym przyjęciu kłótni między osobami z Platformy Obywatelskiej, dzięki komu Koalicja Obywatelska wygrała te europejskie wybory. I wie pan, co się stało za 5 dni? No, 5 dni po tej kłótni przegrali. Tak. Także, Dzisiaj ile jest prawdy w twierdzeniu, że Andrzej Duda, tak jak pan powiedział, może wygrać jeszcze w pierwszej turze, a ile prawdy jest w tym, że może przegrać w drugiej turze? To jest oczywiste. To ja mówię, że jest szansa na to, żeby zwyciężyć w pierwszej turze i to zależy od wielu czynników, od mobilizacji zwolenników, od demobilizacji zwolenników mniejszych kandydatów, jeszcze od ostatniego tygodnia kampanii, ale ja nigdy nie powiedziałem, że nie jest możliwa przegrana w drugiej turze, bo to się zawsze może zdarzyć. Ja kiedyś w studiu RMF FM powiedziałem, kiedy nie wierzono w zwycięstwo Andrzeja Dudy, jeszcze kandydata w 2015 roku, powiedziałem, że przyjdzie wieczór wyborczy przed pierwszą turą, a później będą 2 tygodnie, które wstrząsną Polską. I te 2 tygodnie, jeżeli dochodzi do drugiej tury, to jest ten czas, kiedy Polacy widzą 2 kandydatów, kiedy ich poznają. I dziś to jest złudne, że Polacy znają poglądy Rafała Trzaskowskiego. On jest dla dużej części wyborców białą kartą. Dlatego wydaje mi się, że próbuje zaprzeczać swoim poglądom i też jego sztab ma taki pomysł. I to od sprawności sztabu prezydenta Dudy będzie zależało, czy Polacy poznają Rafała Trzaskowskiego takim, jakim jest naprawdę, czy nie. I można wygrać w pierwszej turze, ale oczywiście możliwa jest hipotetycznie również porażka i trzeba sobie z tego zdawać sprawę i ciężko pracować. To bym doradzał sztab. Przed nami ważne spotkanie w Waszyngtonie. Myśli pan, że jeśli Polacy zobaczą zdjęcia Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem i te uściski dłoni, to będzie miał wpływ na wynik w pierwszej turze wyborów, czy nie?
Ja się w ogóle nie zgadzam, żeby tak podchodzić do tej wizyty i z tego co wiem, prezydent też na to tak nie patrzy. No ale Polacy na pewno jak zobaczą, to będą na ten temat mieli swoje zdanie, być może podejmą decyzję. Na razie kampanię wyborczą na tak ważnej sprawie jak bezpieczeństwo Polaków, bo to jest wizyta związana z bezpieczeństwem Polaków i ze strategicznymi interesami, to na tej wizycie kampanię próbują robić kontrkandydaci. W takim momencie ta wizyta też. Ale nie chce mi pan redaktor powiedzieć, że to sztab wyborczy zorganizował tę wizytę. No myślę, że... Wie pan, co mi się nie podoba w polskiej polityce? Tak jak sobie z boku stoję i patrzę, że tak ważne sprawy, sprawy bezpieczeństwa, strategicznych interesów są przez opozycję wykorzystywane do gierek kampanijnych, a to, co mi się podoba u prezydenta Dudy, że on podchodzi do tego, jak do strategicznego do strategicznej sprawy bezpieczeństwa Polski. Ja bym apelował jako zwykły wyborca, gdzieś człowiek, który stoi przed ludzie, nie róbcie z tego kampanii, nie wychodźcie dziś i nie opowiadajcie w Platformie Obywatelskiej, że to jest jakaś wycieczka do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Rzeczypospolitej jest po pandemii przyjęty w Białym Domu jako pierwszy i ta wizyta będzie miała strategiczne znaczenie. Nie róbcie na tym kampanii, nie opowiadajcie o wycieczce. A dla wyniku pierwszej tury będzie miało znaczenie, czy nie? Oczywiście będzie to miało jakiś wpływ, zobaczymy jaki, ale takie rzeczy powinny być wyjęte spoza kampanii. To są strategiczne. Pamięta pan wybory w 2014, wybory europejskie? Mnie wtedy, to jest jedna ze spraw, którymi akurat prezes Jarosław Kaczyński mi osobiście najbardziej zaimponował, tak? Zaimponował mi swoją postawą po katastrofie smoleńskiej. Ja byłem z prezesem Kaczyńskim w Smoleńsku od razu po, kiedy i widziałem, jak się zachowywał. Widziałem, jak się zachowywał namawiany przez niektórych, żeby poszedł do namiotu do Władimira Putina. Ja widziałem jego reakcję, widziałem, jak to zrobił. Ale drugi raz, kiedy mi zaimponował, to były najbardziej, to były wybory w 2014. Jest sprawa na Ukrainie i wie pan, jak się zachowuje Kaczyński, wie, że można wykorzystać to do celów wyborczych i tego nie robi i przestrzega swoje i wiem, że muszę jeszcze pana spytać o drugą turę. I mi się to naprawdę nie podoba, co robi opozycja z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Strategia na drugą turę dla Andrzeja Dudy. Do drugiej tury daleko. Wypłyną jakieś haki? Coś, co zmieni bieg kampanii? Ta kampania jeszcze bardziej brutalna się stanie? Mam nadzieję, że nie będzie brutalnej kampanii, nie będzie haków. Mam nadzieję, że będzie po prostu przedstawianie swoich racji. Bo wiele osób mówi, że wynik ostateczny to może być wynik o włos dla jednego lub drugiego kandydata. Oni się liczą i to może być kilkadziesiąt tysięcy głosów różnicy. W poprzednich wyborach to było 500 tysięcy, to było 51,5 do 48,5, to było pół miliona różnicy. I myślę, że od tego czasu Polska wiele się nie zmieniła, dalej jest podzielona na pół. I ja podtrzymuję, można wygrać w pierwszej turze, można być bardzo blisko w drugiej. To jest oczywiste. A Polska jak się zmieni, jeśli Andrzej Duda ustąpiłby z urzędu prezydenckiego? No, to jest oczywiste, że będzie wojna przez 3 lata na górze. I to chyba w obozie władzy? Nie. Znaczy każdy, kto obserwuje, jak działa Senat i jak działa prezydent Warszawy wobec rządu, wie, że gdyby udało się Rafałowi Trzaskowskiemu wygrać, to PiS rządzi jeszcze 3 lata i to będzie permanentna wojna. I jeżeli mówimy o nawrocie, mówimy o możliwej drugiej fali epidemii na całym świecie, to pewnie też jednym z pytań, które będą musieli zadać sobie wyborcy, czy są przygotowani na prezydenta z innego obozu i premiera z innego obozu przez najbliższe 3 lata. Czyli rozpad prawicy jest jak najbardziej możliwy? Niemożliwy. Niemożliwy. Znaczy prawica się nie rozpadnie, będzie rządziła 3 lata. Jeżeli ma się większość całkowitą, znaczy to jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło 3 lata. Ale oczywiste są też emocje. 30 sekund, jeśli pan jeszcze ma czas, ja mam. Ekstraklasa, to jest coś, czym się pan dzisiaj zajmuje. Ruszyła z kibicami od wczoraj, to jest ten sezon, ten weekend, kiedy ta kolejka już wygląda inaczej. Wszyscy sobie poradzili, jak pan na to patrzy? No przede wszystkim nam się udało zrestartować Ekstraklasę i robiliśmy to wtedy, kiedy nikt o tym jeszcze nie myślał. Kiedy był szczyt pandemii, my rozpoczęliśmy przygotowania, zarówno prezes Boniek, jak i prezes Ekstraklasy.
Ekstraklasy Ani Mucki, jak i kluby wykonały wielką robotę i dzięki temu wystartowaliśmy najpierw bez kibiców, jako pierwsi, jedni z pierwszych w Europie i teraz jako jedni z pierwszych startujemy częściowo z kibicami. Wygląda to dobrze, wszystko idzie zgodnie z planem, są wykonywane testy, także myślę, że wszyscy tutaj zdali egzamin. My też zgodnie z planem powinniśmy kończyć. Marcin Masterek, współtwórca sukcesu Andrzeja Dudy sprzed 5 lat. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dobrego, zdrowego dnia dla Państwa.